Już po raz kolejny Filharmonia imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie zorganizowała koncert Lubelskiej Orkiestry Filharmonicznej pod znamiennym tytułem Genocyd – tryptyk o kanonie nadziei. Postanowiliśmy realizować coś od ubiegłego roku, co powinno przemawiać do wszystkich. Hasło genocyd, przypominające o czystkach etnicznych i w przypadku ludności polskiej, i w przypadku ludności żydowskiej, ale musimy wybiegać tutaj pamięcią do takich tragicznych wydarzeń, jak były przed lata w Kambodży, czy obecnie dzieją się w Syrii. W tamtym roku lubelski koncert Genocyd poświęcony był tragicznym wydarzeniom w dziejach miasta. Żydzi, którzy mieszkali tu przed wojną, zostali praktycznie wymordowani w czystce etnicznej z 2 na 3 listopada. W historiografii ten dzień nazywany jest Krwawą Środą. W tym dniu funkcjonariusze Waffen-SS i Policji Bezpieczeństwa wymordowali ponad 18 tysięcy więźniów żydowskich ulokowanych na terenie obozu na Majdanku i innych obozów rozsianych po Lublinie. W hołdzie ich pamięci podczas zeszłorocznego koncertu wykonano utwór Kaddisz Mieczysława Weinberga, ulubionego ucznia Dymitra Szostakowicza. W tym roku postanowiono pójść o krok dalej. Zamówiliśmy nowe utwory. To są 3 utwory zamówione u kompozytorów pochodzących z 3 krajów. Piotr Bańka z Polski, Reso Kiknadze z Gruzji i Igor Szczerbakow z Ukrainy. Poświęcone one są męczennikom tych krajów, którzy stracili swe życie właśnie w okresie wojny. Pierwszym z nich był ksiądz Grzegorz Peradze, znany również jako archimandryta Peradze. Aresztowany przez gestapo w swoim mieszkaniu w Warszawie, osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz i tam stracony. Choć okoliczności jego śmierci nie są do końca wyjaśnione, z zeznań świadków wiadomo, że dobrowolnie wystąpił o śmierć, by ratować swoich współwięźniów. Ogłoszony świętym przez gruziński kościół prawosławny w 1995 roku. Kolejnym duchownym, który poświęcił swe życie dla innych, był ksiądz Emilian Kowcz, zwany proboszczem Majdanka. Osadzony w obozie w 1942 roku, otrzymał numer 2399 i został umieszczony w baraku numer 14. Pełnił tu posługę duszpasterską współwięźniom różnych narodowości i wyznań. Zmarł w szpitalu obozowym w lutym 1944 roku. Zarówno blaszka z wybitym numerem, jak i barak, w którym przebywał, zachowały się do dziś i znajdują się na terenie muzeum na Majdanku. No i nasz Maksymilian Kolbe też w obozie śmierci podjął decyzję i dobrowolnie zgłosił się na śmierć do bunkra za drugiego człowieka. Na jego cześć również zamówiliśmy piękny utwór, który napisał Piotr Bańka, kompozytor lubelski, młodego pokolenia. Myślę, że w ten sposób sylwetka naszego świętego będzie bliższa i czytelniejsza dla młodego pokolenia. Powstały 3 utwory autorstwa 3 kompozytorów. Hymn, psalm pochwalny prawości, Reso Kiknadze, elegia lamentacja z Majdanu Milczenia na sopran i orkiestrę symfoniczną Igora Szczerbakowa i litania, ekstaza do świętego sfery tronu Piotra Bańki. Zawsze fascynowała mnie muzyka konkretna i muzyka elektroniczna, dlatego pomyślałem sobie, że ten koncert będzie idealnym miejscem na to, żeby stworzyć kompozycję, która będzie łączyła elementy klasycznej orkiestry i elementy elektroniczne. Bardzo dużą rolę w niej pełnią instrumenty klawiszowe i dźwięki, które generowane są w pamięci komputera. Dźwięki wcześniej wyprodukowane w studio i odtwarzane synchronicznie w czasie koncertu. Główny temat w utworze jest śpiewany przez solistkę, jest to sopran solo. Sopranowi towarzyszy duży chór, którego zadaniem jest stworzenie takiej mrocznej atmosfery. Głosy ludzkie zawsze miały w sobie coś takiego, że można je było wykorzystywać do tworzenia różnego rodzaju atmosfer. I tutaj chór ma za zadanie właśnie dopełniać i łamać troszeczkę tą harmonię, która została użyta.
Kompozycja Igora Szczerbakowa jest muzycznym spojrzeniem na postać błogosławionego Emiliana Kowcza. Jej podstawę tekstową stanowi jeden z listów, który z obozu ksiądz wysłał do swoich bliskich. Pisał w nim m.in. Dziękuję Bogu za Jego dobroć dla mnie. Za wyjątkiem raju jest to jedyne miejsce, gdzie chciałbym być. Tu wszyscy są sobie równi. Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Łotysze, Estończycy. A ja jestem jedynym duchownym. Figury z tym bardzo wielkim duchem Emilianem Kowczem. Byłem zachwycony postacią oraz duchowością Emiliana Kowcza. Skomponowałem utwór na orkiestrę symfoniczną. Był taki list, który napisał ksiądz Emilian do krewnych z obozu na Majdanku. Wziąłem niektóre słowa z tego listu. Z Majdanku ja prosto wziąłem ten słowa z tego, tam prosto jest gimn, napisał ten utwór. Poruszający tekst listu księdza został przywołany głosem sopranistki Ewy Majcherczyk, z którą kompozytor spotkał się po raz pierwszy przy tym projekcie. Inspiracją dla gruzińskiego kompozytora do napisania utworu na cześć księdza Grzegorza Peradze była podróż do Baku Ciche, rodzinnej miejscowości w Gruzji, skąd pochodził ksiądz, oraz literatura. When I was working on it, I found a lecture of a German professor. Kiedy pracowałem nad tym, znalazłem wykład niemieckiego profesora o życiu i pracy Grzegorza Peradze, jego uwięzieniu i śmierci. Wziąłem ten wykład i dokonałem analizy spektralnej pliku audio. No i napisałem cały utwór muzyczny na podstawie tej analizy. Wszystko, co się dzieje na każdym z instrumentów, brzmi niezwykle i nieprawdopodobnie, ale jest przeniesieniem tego wykładu. Derived my whole new music material from this spectral analysis. Zamówienie trzech nowych utworów nie zdarza się często. To jest duże wyzwanie dla orkiestry, duże wyzwanie dla instytucji. Utwory zostały napisane w bardzo różny sposób. Reso Kiknadze zastosował bardzo nowoczesne środki. Igor Szczerbakow napisał swój utwór na wielką orkiestrę i głos solowy. Jest to bardzo tradycyjne potraktowanie, jeśli chodzi o środki harmoniczne, o środki wyrazu. Natomiast Piotr Bańka zastosował elektronikę, zastosował w swym utworze środki nowoczesne, elektroakustyczne, a poza tym brzmienie chóru. Także ten utwór jest, myślę, w tej chwili najbliższy czasom, w których żyjemy. Cały ten koncert jest dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ zawsze żywa muzyka sprawia najwięcej przyjemności. I sam fakt, że możemy połączyć elementy, które jakby powstały w pamięci komputera i które są wygenerowane w mikroprocesorach, tak, z żywym ludzkim organizmem orkiestry, jest niesamowity i naprawdę wzbudza wielkie emocje. Warto nadmienić, że koncert zgromadził wielu wybitnych przedstawicieli polskiego świata muzycznego, obecnych na odbywającym się w tym czasie Międzynarodowym Sympozjum Biografistyki Polonijnej, poświęconym tematyce polskich muzyków w świecie.